Cześć mordeczki, witajcie na Kryczym na kanale. Boże, plączy mi się język z rana. Gramy w RP7. To jest najtrudniejsza gra, w jaką mogliście ostatnio zagrać. Naciśnijmy dowolny klawisz. Zobaczcie sobie, na dole sterujemy ZXCVBNM, czyli klawiaturą po prostu. Pod Z-ką mamy poruszanie się do przodu, X-em jakiś rodzaj latającego szczura, VNM. Dobra, zobaczmy co tu jest. Nasz ziomeczek się porusza tutaj z automatu do przodu i ja muszę tutaj starać się jak najmniej obrażeń po prostu zbierać. Jeżeli się uda, to jakieś połszony mogę tam wylosować. Tutaj spróbuję, kurde, poprzerzucać tych dziadów. Dobra, mamy. Doszliśmy do końca. Generalnie na dole jest taki wskaźnik. Poruszamy się z prędkością 0,8, ale to z czasem będzie coraz bardziej przyspieszało i więc trzeba tutaj aktywnie działać, nie? Oczywiście zabijać też muszę. Też muszę. I tarczę mogę oczywiście zbierać, ale no za dużo też nie ma sensu. Myszki mogę bić, bo myszki zabierają nam tarczę. Latające myszki nie, bo one kurczę gryzą życie. Więc o, właśnie życie mi ugryz. Zwykłe myszki są ok, bo to mi daje hajs. A hajs mi jest potrzebny. Zwykła myszka. O, gold. Potion uleczy się i skrzyneczka. Czy mam hajs, żeby otworzyć? Mamy 100 golda. I czas leci, X-em. Otwieramy, tak, otwieramy i mamy dwa perki. Pierwszy, co to daje? Choose item i pod X-em mamy, dodaje jeden bonus do tarczy po zdobyciu dwóch tarcz z rzędu. Albo co każde 7 bitew regeneruje mi życie. Weźmiemy wampiryzm. Wampiryzm będzie spoko, tu nie muszę się leczyć. 5 golda, spoko, dobrze się trafiło. 10 golda, jak najbardziej. Potiona nie chcemy. Jezus, tutaj coraz gorsi przeciwnicy się pojawiają. 80 golda, nie jestem w stanie otworzyć. Lipton, Pipton. To muszę przerzucić. Oj, oj, oj. Szybko, 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 szybko. Ja powiem wam szczerze, nie ogarniam takich gier, co się za dużo dzieje. Ja nie mam już takiego refleksu. Ale możecie się śmiało sprawdzić, bo demko jest dostępne na Steamie. Link jak zwykle gdzieś tam dam w opisie, więc obczajcie sobie. Myślę, że wam się spodoba. Kurde, wziąłem tego. Golda mamy 80, mamy, ale tutaj mi się. O, hajs wpadł. Ciebie nie chcemy. 80 golda, oczywiście, że otwieramy, bo potrzebujemy perki. Mamy drugi level tego kła. Tutaj co 6 bitew dostaje jedno serduszko, a tutaj co 7 dwa serduszka. Myślę, że dwa serduszka będą bardziej ratujące. Fajnie, zdążyłem obrócić na myszkę. Gold. Weźmiemy golda. Hajs musi się zgadzać. Postać coraz bardziej przyspiesza. Jak dojdziemy do końca, to będzie walka z bossem. O, teraz mamy jakiegoś speeda. Poprzerzucajmy. I doszliśmy do. Co to jest? Sklepik alchemika. No dzień dobry, dzień dobry. Czy chcę obniżyć wartość potionów o 70 golda, ale będą się pojawiały częściej? Czyli teraz nasz potion daje dwa życia, a tak będą się pojawiały częściej, będą dawały jedno życie. I myślę, że jestem za tym, żeby pojawiały się częściej. Dobrze, dobrze, spoko, rozumiem. Przerzućmy myszkę. Przerzućmy ciebie. Tu się uleczyliśmy razy dwa, spoko. Ciebie nie chcemy. Myślę, że myszki pojedyncze to ja tutaj rypnę. O, widzicie, duży potion teraz uleczył mnie plus 4. Teraz myszki tutaj zdupczymy. Ciebie przerzucimy, żeby tarczę zregenerować. Generalnie to, co widzicie teraz, to jest takie, o, bo sobie tam Raven chodzi i jest lajcik, nie? Natomiast z czasem jest coraz ciężej, coraz więcej różnych przeciwników. Tutaj zwykły potion. Nie, 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 nie. To nie wiem, co to daje. Bite has been healed, czyli to było jakieś leczenie chyba przed zatruciem. Nie, nie, nie. Chcemy otworzyć skrzynkę. I co my mamy tutaj? 90 golda poszło. Szansa na krytyka z każdą bitwą wzrasta średnio. Zwiększa szansę na krytykę 5%. Py, 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 py. Myślę, że z każdą walką, bo tutaj co. Albo nie, nie będę tam. Kurde, jeszcze trucizna mi wpadła. Nie, co ja przerzuciłem? Co ja przerzuciłem? Nie! Dobra, muszę się uleczyć. Mamy teraz dużo leczonka, teraz zawróci mi postać.
Nie mam dość golda, żeby otworzyć. A jeszcze trzeba uważać, bo się pojawiają mimiki swoją drogą. Więc wtedy będzie Lipton. Potiona nie potrzebuje, gold wpadł, czyli mamy luźny teren. Teraz możemy sobie ładnie iść. Zaraz dojdziemy do pierwszego bossa. I imię zawróciło. I teraz portal mnie przerzuca. Ja ni cholery nie ogarniam, co tu się kurde dzieje. Nie wiem, na co mam patrzeć. To nie, 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 nie. Dobrze, tarczę regenerujemy. Zajebiście, 100 golda będzie kosztowało. Czy mi nie stać, czy mi nie stać, czy mi nie stać? Stać, jak 100 golda, to musi być coś dobrego. I 3 życia co 7 bitew. Brzmi spoko, albo szansa na krytyka. Czy 3 życia... Jakby było 2 życia co 6 bitew, to by było zajebiście. A tak to 3 życia. No dobrze, zawsze to będzie może jakieś przygotowanie na bossa, nie? Co my tu mamy? Sklepik. Możemy kupić drinki. Są dostępne różnego rodzaju drinki. Cały motyw polega na tym, że możemy kupić wodę, możemy kupić soju, możemy kupić piwo. I nie wiemy, co to za cholerę da. Jest ryzyko, jest zabawa, chociaż zaraz będzie boss, więc ja przed bossem chyba nic nie będę kupował. Następnym razem kupimy jakąś randomowy potion i zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje. Tymczasem no, nie dowiecie się. Dobra, tutaj teraz walczymy ze szczurkiem, zaraz też wpadnie bossik. Ciekawe, czy sobie z bossikiem poradzę. I chyba ostatnia tura, tak, już wieża się pojawiła. Generalnie jak ktoś lubi łatwiejszy poziom trudności, to da się zmniejszyć w ustawieniach. O, jest bosik. Gryf. No i teraz uwaga, co on tu będzie robił? C. To przerzucamy. N. Nie chcę trucizn. On mi tu pierdyknie. Pierdyknął mi. Nie, nie, nie bij. Nie chcę... Kurde. Wpadł wiatr, znowu wiatr wpadł. Muszę do niego w ogóle chociaż podejść, żeby mu przyrżnąć. Teraz podejdę i mu przyrżnę. Na szczęście połszony wypadły. Kurde, wiatr wpadł. Encom. Teraz poszedł na drugą stronę. Raz dostał w papę. Więc teraz sobie zregeneruję tarczę. Muszę go tylko 3 razy. Jestem doładowany na maksa. Tylko, że wiatr mnie przerzuci teraz wstecz. No właśnie, przerzucił mnie wstecz. C, znowu wiatr, nie dojdę do dziada. B muszę przerzucić. B, 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 V, C. I N muszę przerzucić, B muszę przerzucić. Cofnęło mnie, znowu mnie cofnie, ja pierdyle. B, B, V. I może do niego dojdę, jest, dostanie w papę. Chyba, że mi coś wyskoczy nie tak. Ładujemy się na maksa. Ten boss jest łatwy. Poprzednio jak grałem, to był zajebiście ciężki. Gościu tu dostał w papę. Dobrze, tarczę. Tak mnie cofnie, ziomek. Te mogę poprzerzucać. No niestety wiaterek. Tylko nie wiem o ile. O 3 mnie cofa, więc jeszcze tak źle nie jest. Muszę przerzucić. Znowu mnie cofnie dziad. Bylebym nie oberwał tych dużych obrażeń. Wciul w dupę. Dostałem. Ale chyba będzie pokonany pierwszy boss. Pyk. I jest papala, dostał. Śmierć frajerom. Zwycięstwo Raven. Victorious. To jest oczywiście pierwszy etap. Idziemy sobie do skrzyneczki. Dawaj mi skrzyneczkę. I jakiś ultra perk. Co my tu mamy? Zajebistego. A muszę kliknąć, tak? Dobrze, to klikamy. Tarcza. Nie... Jakaś tarcza co 15 tur. Wpadnie mi jakaś super tarcza. Poświęć przedmiot, żeby zejść na dół, co? RP7, dobra. I to jest jakby, wiecie, demko oczywiście do ogrania. Możemy sobie włączyć jeszcze raz i zobaczyć, co nowego mi tu się wyskoczy. Mamy tutaj więcej postaci dostępnych, jak widzicie, łuczniki i tak dalej, więc jest tu opcja. Pierwsza jest oczywiście w demku nasza widzicie, podstawowa postać. No i tutaj pojawiają się dodatkowe rzeczy. Jest więcej przedmiotów. Mogę wybrać 7 przedmiotów, jeżeli wejdę do dungeona. Gungeona. Super. Ale no dobra, ale nie da nam przedmiotów oczywiście.
Jest szansa, że po prostu w momencie, kiedy ja wybiorę te przedmioty, one będą występowały w skrzynkach. To w momencie, kiedy byśmy chcieli sobie robić jakiegoś builda, to wtedy widzicie, no. Ja generalnie wolałbym poznawać przedmioty. Dobra, gościu, już skończ tu pierdzielić. Takie tutoriale się tu pojawiają. Ja sobie wezmę randomowo, pyk, 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 pyk. To, co mi wyskoczy, to mi wyskoczy i go, nie? Nie będę się nad tym zastanawiał. No dobrze, to w takim razie szybko, szybko, tarcza, tarcza. Dobra, jednego to mogę tam złoić, nie? Tylko, że to są szczurołaki te latające. Ja bym wolał zwykłe myszencje. Jak trafię na sklep, to spróbuję coś kupić. Mamy pęknięte tarcze. O, zwykła myszencja była, ale to mi tam... Poszukajmy może tarcza zwykła. I nie, to przerzuciłem. Jest myszka zwykła. Też chodzi o to, żeby zabijać, nie? Bo to trzeba high score degenerować. Potion to akurat zajebiście. Tarcze, jest skrzynka. Za 70 golda myślę, że jestem w stanie otworzyć. Zauważcie, że to co się dzieje, to też w tle, to tam widzimy kolejne kroki, nie? Zwykła ścieżka. Potem jakaś tam wieża jest w oddali. Otwieramy skrzynię i mamy coś nowego pod N-ką. Zwiększa szansa o 20%, kiedy nasze serduszko jest mniejsze niż... Większe niż 1. Dobra, wezmę tam berserkera, na co mnie to. Bijemy jako berserker, tutaj się zaraz zregeneruje, dwie myszki, bo życie wpadnie. Na szczęście nic nie muszę na razie robić. Zwykła myszencja, nie latająca, nie gryźliwa. Mogę ją wziąć na klatę, ciebie nie chcę. Dobra. Daję sobie tam, pobiję. One dają 20 golda, więc się opyla. Tutaj jeszcze potion wpadł. Czasami lepiej jest, uwierzcie mi, nic nie klikać, bo jak za szybko klikamy, to wtedy człowiek panikuje, pozmienia sobie to wszystko i jest kurde Lipton. Przeotwieramy skrzynkę, otwieramy i tutaj pod V-ką mamy coś nowego. Revived by removing every max and restore one health. Shield of Sacrifice, jakby co, że przez usunięcie maksymalnej tarczy regenerujemy jedno życie. Chyba wezmę Berserkera, większy poziom. Jakby nie do końca zrozumiałem sens poprzedniej funkcji i to tak mnie troszkę zgubiło. Wąż się pojawił, to już silniejsi przeciwnicy. Widzicie, z każdym kolejnym ranem też będą się pojawiały coraz to inniejsze, powiedzmy sobie szczerze, inne przeciwniki. Przeciwnicy, kurde, polski język, trudna, to mawiają. Skrzynka, mamy hajs? Mamy hajs. Perkujemy się, o, tarcza, zajebiście, jakaś fajna tarcza. I regeneruje tarczę co 7 bitew, bierę. Teraz pszczółka mi się pojawiła. Pszczółka bije tarczę. Same połszony wpadły. Ja nie potrzebuję aż tyle tych połszonów, nie? Ale dobra, niech sobie przejdzie, bo będziesz lepsza droga do bossa. I hajsiwo przed sklepikiem, idealnie. No takie ścieżki to ja lubię, kurde. Idę sobie, nic się nie dzieje. Ale już przyspieszamy, jest 1-0. Dzień dobry, handlarzu. Dzień dobry, dzień dobry. Możemy się przespać. Tak, i zregeneruje mi wszystko. Mogę sobie posiedzieć na kanapie. To od 0 do 3 serduszka albo wyjść. No generalnie teraz, co bym nie zrobił, to nic mi nie jest potrzebne, nie? Więc jestem zregenerowany na maksa. To idziemy po prostu do przodu. Tutaj mamy skrzynkę, której i tak nie otworzę, bo nie mam pieniędzy. Niestety, poprzerzucajmy sobie przeciwników. No i właśnie zaczyna się jazda teraz. Tutaj potion jest pusty. O nie, bomba nie, bomba wszystko zepsuje. Kurde, pająk, krwawienie mi dał. Czekajcie, czekajcie, bo zaraz umrę. Nie, 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 nie. Chyba szlak by to. Nie ogarnąłem. No i widzicie, śmierć, śmierć frajerom. Tutaj akurat się nie złożyło, mimo że pierwszy boss był zabity, to Lipton. I ty golda, tam mamy tutaj statystyki. Z każdą wygraną czy przegraną odblokowujemy coraz to nowsze przedmioty. Dobrze, przechodzimy do tytułu głównego i jeszcze raz sobie odpalimy. Czemu by nie? Jest wciągająca na swój sposób. Oczywiście mówię, to jest demko, ale kurde, wciąga, wciąga. I randomowe. Nie będę się skupiał, bo nie znam tych przedmiotów. Też większego wyboru tutaj nie mamy, więc idziemy.
I szybko, szybko. Jakiś hajs by się przydał. No, zmień coś innego. Dobra, już jak się uparłeś na tą myszkę, to już miej tą myszkę. Critical hit. Pierwszy raz krytyk wpadł. Wcześniej nie miałem krytyka, tak teraz widzicie, pojawił się. To wtedy nie dostałem żadnych obrażeń. Na tym polega krytyk. Tutaj spróbuję. Myszka była za jeden. No, mogłem z nią zawalczyć. Zawalczymy z tymi myszkami, bo to tylko zabiera nam. O, jeszcze się zregeneruje idealnie. Tutaj pobijemy te myszencje. Biorę je na klatę. Tu zregeneruje życie. Plus jeszcze pobijemy te myszki. Fajnie. Zbroję zregeneruje. Z życiem jest trochę krucho. Więc myślę, że zrobimy tak, że tu będzie walka z myszką. Krytyk wpadł i skrzyneczka. Oczywiście, że otwieramy. I tutaj mamy coś z tarczą. 10% szans na odzyskanie jednej tarczy na slocie Z, czyli na końcu. Brzmi spoko. Brzmi spoko. 10% to jest tak naprawdę nic, będąc szczerym. Kurde, co mi tu wpadło? Jakiś demon prędkości. Otwieramy skrzynkę, otwieramy. O, swoją drogą mogę teraz przerzucać w trakcie. To jest dobre. Trzeba to zawsze wykorzystać. Siodełko mamy. Zwiększa ilość tarcz. Bierzemy. Więcej tarczy jest zawsze na propsie. Tylko teraz umrę. Jest życie. Z małą myszką mogę zawalczyć. Z tobą na pewno nie chcę walczyć. No już musimy o siebie dbać, pilnować się. Z tobą mogę zawalczyć, bo to tarcza. Z tobą nie chcę. I tu jest kaktus, który mi też zabiera. O, jeszcze kaktusy się tam do góry pojawiają. To ja tego nie zauważyłem. Kurde, trzeba być spostrzegawczym. Przerzućmy myszkę, przerzućmy ninja jakiś. No, szybko. Dobra, jest tarcza X. Jezu, pod sam koniec. Level drugi. Więcej armoru chcę. Armor się przyda. Życie też by się przydało więcej. Ciebie nie chcemy, teraz regenerujemy sobie. Tu mnie zawróci z powrotem. To widziałem. Pod fałką jest jakaś ściana. Nie wiem, co robi ściana. Chyba się odbije i wrócę z powrotem, czy co się stanie? A, po prostu duplikuje się to, co jest przed. Coraz więcej się dzieje. Dobra, otwieramy. Co tutaj jest V? 3A i jest jeszcze 3. 3B. Jeszcze są odmiany. Dobra, to mi daje, zwiększa ilość maksymalnie o 2, ale niszczy przedmiot w trakcie. A NK zwiększa do max 3. To ja nie wiem, jaki jest sens. Nie wiem, jaki jest sens tamtego, że co, że się bym pozbył. Kurde, truciznę jeszcze wziąłem. Jest potion. Weźmiemy sobie teraz u alchemika coś, czemu by nie. Pokuszę się o ciekawsze rzeczy. Witaj w laboratorium. Czy mam zupgrade'ować potiona? Będą mocniejsze, ale rzadziej się będą pojawiały. Mocniejsze? Nie, bo to co mnie to tam da? Dziękuję. Myślałem, że to jest alchemika, to jest Gunvojad. Jestem już fajnie doładowany, widzicie. Przerzucimy sobie przeciwników. I dobra, już musiałem zawalczyć. Z tym nie chcę walczyć. Nie chcę z tobą walczyć. Regenerujemy tarczę. Tam była myszka, niepotrzebnie ją, kurde, cofnąłem. Brak hajsu, cofnęło mnie. I be, 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 be. Hajs. Tutaj potion się wyczerpał. Gubię się. Widzicie, te fałszony też pęknięte się wylewają, więc śmiało mogę sobie wejść na pustą truciznę, nic się nie stanie. Już przyspieszyło, zajebiście przyspieszyło. Idziemy do skrzynki. Teraz spowolniło. I czy chcemy otworzyć? Oczywiście, że chcemy otworzyć. Proszę mi to otworzyć. Co daje Helmik? Bariera co 15 kroków. Albo
15% szans. Bariera brzmi lepiej. Bariera brzmi bardziej magicznie, nie? Tak jakby mi taki duchochron trochę. To nie wiadomo kiedy, a mnie uratuje. Powiem wam, że ta klawiszologia, choć z pozoru wygląda tak, że idzie się w tym naprawdę zajebiście pogubić, to mam wrażenie, że z każdym kolejnym ranem jakby już przestaję myśleć o tych klawiszach, które klikam. Bardziej widzę to, co jest konkretnie na ekranie. Witaj w laboratorium. Czy zdowngradować pałszony, zrobić słabsze, żeby były częściej? Tak, zdecydowanie wolę, żeby się częściej pojawiały. Będzie wtedy też mniej przeciwników. Tutaj zmieniamy sobie procent szans na zwycięstwo, nie? Teraz będą jedynki się pojawiały, to jest jak najbardziej spoko. I do bossa, ostatni run do bossa. Lepiej, żebym dotarł do bossa doładowany na maksa. Tarcza się pojawiła. Rozumiem, że ta tarcza mnie w jakiś sposób chroni. No dobrze, to teraz się doładujemy na maksimum i zawalczymy z bosikiem. Bombka się pojawiła, więc bombki się pozbyłem i bosik. Jeszcze nie ma bosika? No to gdzie ten bosik? Ninja się pozbędziemy, już nie chcę obrażeń dostawać. Łe jest bosik. Znowu gryfon. Dobrze. To spróbujemy teraz jeszcze raz z tobą. Mamy na szczęście tą tarczę całą. Aha, przeniósł mnie dziad. Zatruł mnie dziad. Cofnie mnie o 3, więc muszę być gotowy na literkę VB. Tu jest spoko. No, jestem cwany. Dobra, teraz dziada tutaj pierdyknę. I B muszę przerzucić. I N-kę. Dostał w pierdziel. Kurde, tutaj też przerzucimy. No i co z tego, jak mamy tutaj o dwa te wiaterki. Puszczanie wiatru. U, ale mnie spierdzielił. Pod fałkę przerzucimy. No i dupa. Nie chcemy zawalczyć z gryfonem. No nie, nie, nie. C. B i N trzeba przerzucić, V trzeba przerzucić. Dobra, trucizny biorę na siebie. Czy ja to w ogóle przeżyję? V, C, X, A, jest. Dobra, on teraz przeleci mi. Ja jestem doładowany na maksimum, dzięki temu teraz dostanę tarczę. Cofnie mnie. Se mnie cofaj, dziadu. Ja pierdyle. Więcej was matka nie miała, ile razy się jeszcze będę cofał? Teraz na spokojnie sobie pójdę, musimy się pozbyć tego. I teraz mnie cofcie w ogóle do końca. Nie! Spokój. Nie przetrwam tego. No i dupa. Nie ogarniam. Za dużo razy chyba obracałem tym spinem, że wyskakiwała mi ta chmurka, kurczę, głupia. I albo miałem za słabe perki. Jakby ciężki temat. Coś nowego mi się odblokuje. Dostaliśmy potion. Każda ciecz pojawia się dwa razy z rzędu, no ale także trucizny też są jakby tutaj cieczą, prawda? I odblokowuje się jakiś rodzaj toporka i zabrakło jednego kroka, żeby odblokować ten toporek. Spoko. Spoko. Podoba mi się. Tu się pojawiamy w wiosce. I tak, za sprawą, jak widzicie, tutaj wioski możemy sobie chodzić do handlarza, możemy upgrade'ować różnego rodzaju, czy kupować różnego rodzaju rzeczy. Możemy sobie, tu jest zamknięte, nie da się wejść, tutaj jest blacksmith. Najpierw musimy kupić jakieś wyposażonko. Dobra, opuśćmy blacksmitha, wejdźmy sobie tutaj. I co tu jest? Item book? Nie chcę, to jest chyba jakiś tam poradnik, jakby ktoś chciał. Czyli dobrze mówię, tak, library to biblioteka, tutaj mamy pub. W pubie mogę kupić drinka na następny run, ale zastanawiam się, czekajcie, bo jestem blacksmith, jakbym coś kupił, ile mamy golda? 100? 117, na przykład to. A maksymalne życie zwiększa. Blood pack to też jest dobre.
Załóżmy, że to kupię, nie? I teraz bym sobie poszedł do Blacksmitha. To ja mogę to zlevelować. To 75 golda. Tylko pytanie, czy to jest na ten run, czy na wszystkie rany. Tego nie jestem wam w stanie powiedzieć. Tak czy siak nic więcej nie kupię. I cóż, no dobrze. Fajnie, dziękuję wam za grę. Tu możemy oczywiście wskoczyć dalej na kolejną bitewkę. Random. Ja się tu będę dalej bawił, a wy zostawcie mi po prostu komentarz, co o tym myślicie, bo według mnie gierka zajebista, takie klikanie to ja sobie lubię. A jak ktoś jest bardzo chaotyczny, to może napierdzielać w ekran i liczyć na łód szczęścia. Czasami w takich grach, jak to w bijatykach, o kurde. O co w tym chodzi? Jeszcze coś nowego wyskoczyło. To ma być wyjść, ma być z przodu czy z tyłu? Z przodu miało być, bo by mi cztery zasadało, ale zajebiste. Zajebiste pomysły i w ogóle koncepcja gierki jest kurde taka nietypowa. O, bombka się pojawiła, skrzynka. Naprawdę, spróbujcie sobie. Macie linka w opisie, więc dajcie mi znać, jak sobie radzicie w tego typu gierkach. Ja tymczasem kończę, bo i tak dość długo już odcinek trwa. Trzymajcie się fajnie, dzięki, cześć, zostawcie łapkę i tam, no i komentarz, nie? To na razie, hej.